Dzień dobry, nazywam się Piotr Szarszewski i jestem wykładowcą na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. I serdecznie zapraszam Państwa na krótki wykład Odmienność, odmienność paradoksalna w reklamie, przygotowany specjalnie na Zachodniopomorski Festiwal Naukowy na Politechnice Koszalińskiej. Zacznę od terminu odmienność. Odmienność to pojęcie odnoszone do jednostek posiadających lub przejawiających pewne cechy fizyczne lub psychiczne, odbierane przez otoczenie jako odmienne, wyróżniające. Przykładem może być chociażby Joseph Merrick, który ze względu na malformacje, które dotknęły jego ciało, określany był w Anglii wiktoriańskiej jako człowiek słoń i pokazywany w objazdowych cyrkach. Mówiąc o odmienności, należy zdać sobie sprawę z kilku problemów dotyczących tego pojęcia. Po pierwsze, z różnicy między odmiennością a różnorodnością. Różnorodność, na którą jesteśmy obecnie na świecie skazani, nie budzi tak negatywnych emocji jak odmienność, która od razu przyciąga uwagę. Przykładem może być, nie, mogą być osoby dotknięte albinizmem, których albinizm, wytłumaczenie tak nastąpiło znacznie później, choć dalej w niektórych kulturach osoby dotknięte tą przypadłością czy tym fenomenem genetycznym traktowane są bardzo radykalnie, czasem wręcz zabijane. Mówię tutaj o Afryce. Generalnie z odmiennością jest pewna trudność w zrozumieniu interpretacji. Obecnie oczywiście wiele form odmienności jest łatwiejszych do zrozumienia niż w czasach przed badaniami genetycznymi, przed rozwojem nauki, biologii i innych gałęzi badawczych. Jeżeli chodzi o odmienność, istnieje też trudność z klasyfikacją. Arbitralność tutaj pojawia się ze względu na to, że to, co w jednej kulturze funkcjonuje jako odmienność, w innej jako odmienność funkcjonować nie musi. Ale co najistotniejsze w kontekście odmienności, to to, że odmienność to nie jest dewiacja i należy o tym bardzo wyraźnie, należy o tym pamiętać, należy to bardzo wyraźnie zaznaczyć. Odmienność w reklamie to różne zjawiska od odmienności fizycznej, psychicznej, etnicznej, rasowej, seksualnej, psychoseksualnej. A jeżeli chodzi o obszary użycia obecnie osób przejawiających pewne cechy odmienności, to od reklam komercyjnych przez społeczne, po polityczne, więc w zasadzie pełen zakres świata reklamy. Tutaj macie Państwo szereg przykładów. Tak na poprzednim slajdzie widzieliśmy dotkniętą atrofią mięśniową Julian Mercado w reklamie marki Diesel. Tutaj widzicie Państwo Romów z kampanii Romowie Moi Sąsiedzi, dwóch mężczyzn, gdzie jeden wręcza drugiemu prezent. Jest to zrzut czy zdjęcie ze spotu marki Swarovski, przygotowane specjalnie na walentynki, gdzie zresztą oprócz homoseksualnej pary męskiej widzieliśmy także homoseksualną parę kobiecą. W kampanii Magnum, Be True With Your Pleasure, widzimy osoby transseksualne, podobnie jak zresztą w reklamie marki Adrian, producenta Rajstop, widzimy Annę Grodzką. I teraz pokażę Państwu jeden spot, który właśnie wpisuje się w ten charakter odmienności w reklamie. Oczywiście część osób może stwierdzić, że to nie jest odmienność, ale wydaje mi się, że na tym poziomie jednak wciąż odmienności możemy widzieć, pomimo tego, że osoby coraz bardziej podobne do nieżyjącego już Ricka Gęsta widzimy coraz częściej w otaczającej nas rzeczywistości.
teraz chciałbym chwilę uwagi poświęcić niepełnosprawności jako odmienności w reklamie, przejść przez historię reklamy, zaczynając od XIX wieku, gdzie osoby z niepełnosprawnością pojawiały się przede wszystkim w reklamach prasowych środków na wszelkie choroby, dolegliwości. Najczęściej jako te, które za pomocą tych środków zostały cudownie uleczone. Ale osoby z niepełnosprawnością pojawiały się także w reklamach instytucji charytatywnych, służąc temu, aby ci, którzy te reklamy oglądają, chętnie sięgali do kieszeni i na te instytucje łożyli. To także plakaty różnego typu przedstawień, gdzie osoby z niepełnosprawnością się pojawiały, chociażby reklamy Barnum & Bailey Circus, którą tutaj widzicie, największego show na świecie, jak ten cyrk był reklamowany. W XX wieku w Stanach Zjednoczonych osoby z niepełnosprawnością pojawiały się także w reklamach filmów, książek, a w latach 80. przeniknęły do reklamy komercyjnej. Mike Sebel pojawił się w reklamie McDonalda, to był chłopiec czy mężczyzna już z zespołem Downa. Z kolei Rada Reklamy prowadzi chociażby kampanię na rzecz podniesienia świadomości autyzmu i ten osoby z niepełnosprawnością coraz częściej w reklamie pojawiają się. Tak samo zresztą, to samo zresztą dotyczy innych krajów. Tutaj kilka przykładów. Amy Mullins, która ma amputowane nogi poniżej kolan, podczas pokazu mody Aleksandra McQueena. W kampanii marki włoskiej Nolita pojawiła się Izabela Caro, cierpiąca na anoreksję. Ta kampania zresztą spotkała się z bardzo negatywnym przyjęciem przez środowiska, które wspierają osoby z anoreksją i rodziny osób z anoreksją. W Polsce osoby z niepełnosprawnością rzadziej niż na świecie pojawiają się w reklamie, ale też nie można powiedzieć, że są nieobecne. Marka Adrian, która dość odważnie eksploruje różnego typu wątki, jako jedna z pierwszych postawiła na osoby z niepełnosprawnością, zatrudniając Monikę Kuszyńską, byłą wokalistkę Various Mans, do reklamy Rajstop. W reklamie politycznej, jak mi się wydaje, osoby z niepełnosprawnością pojawiają się najrzadziej, ale na przykład w spocie prezydenckim Andrzeja Dudy z 2015 roku, Dobra Zmiana, widzimy również tego typu postacie. Moja ulubiona reklama, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne w reklamie w tym momencie w reklamie na rzecz zbiórki pieniędzy, to Tania Kiewic, która jest fundraiserką w belgijskiej organizacji CAP48. Jest to reklama, która jest parafrazą jednej ze słynniejszych reklam, jakie kiedykolwiek powstały, z Ewą Herzigową, z hasłem "Patrz mi w oczy, powiedziałam w oczy", tak? Widzimy tutaj ewidentne nawiązanie. Jeżeli chodzi o odmienność w reklamie, to można wskazać kilka celów użycia. Przede wszystkim przyciągnięcie uwagi, co jest najistotniejszą i prymarną rzeczą, którą reklama musi zrobić, aby oddziaływać. Następnie inicjowanie dyskusji, tworzenie przestrzeni do pozytywnych zmian, czasem też prowokacja, ale prowokacja w dobrym sensie, taka prowokacja, która zmusza do myślenia, zmusza czasami do przewartościowania własnego światopoglądu, własnych, nie wiem, obaw, lęków, i dzięki temu istnieje możliwość dla pozytywnych zmian. Drugim fenomenem, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, mniej jasnym, mniej czytelnym, to odmienność paradoksalna. Przynajmniej ja takim pojęciem posłużyłem się, aby określić zjawiska, które mieszczą się w obszarze szeroko pojętej normy, które w świecie reklamy jednak nabierają charakteru cech odmienności. I zjawisko to najczęściej dotyczy ukazywania w reklamie ciała ludzkiego. Widzicie Państwo tutaj zdjęcie reklamy Dove Real Beauty, gdzie widzimy kobiety, które wyglądają tak, jak wyglądają kobiety, które spotykamy na ulicy, na basenie, w różnych miejscach, a jednak ta reklama przyciągnęła olbrzymią uwagę mediów, kobiet, mężczyzn, w zasadzie wszystkich na świecie. Rozmawiano o niej. Dlaczego? Dlatego, że dotychczas w reklamie pojawiały się kobiety zdecydowanie wyróżniające się pięknem, wyróżniające się kształtami. Pojawiały się modelki, które mają po 1,75 m, po 1,80 m wzrostu, a wymiary charakterystyczne dla 13-14-letnich dziewczynek. A tu widzimy kobiety
wyglądające absolutnie naturalne. Oczywiście pewnie też poddane w jakimś stopniu retuszowi, jeżeli chodzi o skórę, nie tak, fakturę i różne inne elementy. Niemniej jednak nie wyróżniające się zdecydowanie w taki sposób, jaki wyróżniają się topowe modelki. I to przyciągnęło automatycznie uwagę, zaczęto o tych reklamach rozmawiać i markę określono jako niezwykle nieodważną. I tutaj przykład spotu, który również jest formą nawiązania do tego rozwiązania. Spot marki Dressmann, nie Underwear for Perfect. Tak, widzimy zatem dokładnie to samo, co widzieliśmy w reklamie DAF, mężczyzn mających różne ciała, od bardzo szczupłych do takich, którzy można określić ich jako osoby z nadwagą, które pomimo tego wzięły udział w kampanii. Kampanii, która zresztą została bardzo pozytywnie przyjęta i co więcej, przełożyła się bardzo dobrze na dochody marki Dressmann. Wzrost, z tego co pamiętam, sprzedaży czy zysków ze sprzedaży rok do roku po wprowadzeniu tej kampanii wynosił aż 30%, co w branży reklamowej czy w branży że jakikolwiek taki efekt osiągnięty za pomocą reklamy jest niezwykle rzadki. Odmienność paradoksalna w reklamie narusza konwencje reklamowe, dlatego przyciąga uwagę, ujawnia zinternalizowane wzorce i wartości, pozwala na zwrócenie uwagi na problem, inicjuje dyskusję, spór, w założeniu ma prowadzić do korzystnych zmian. I czasem to się udaje. W momencie, kiedy marka Victoria's Secret nie wypuściła swojej reklamy z hasłem The Perfect Body, w którym widzimy praktycznie tak samo wyglądające kobiety, można byłoby spokojnie wymienić głowy i przypasować do ciał, okazało się, że społeczeństwo już na tym etapie już po prostu zaprotestowało. Bo co to znaczy perfect body? To jest tylko i wyłącznie pewna przyjęta skala wartości przypasowana do ciał. Oczywiście nie jest tak, że piękna nie da się policzyć, nie da się wskazać pewne rzeczy, które charakteryzują osoby piękne, ale umówmy się, nie każdy musi być zwolennikiem tego typu ciała. Co więcej, genetycznie jedynie kilka procent kobiet jest predestynowanych do tego, aby takie ciało posiadać. W związku z tym rozpoczął się protest i na stronie Change.org pojawiła się petycja mająca wymusić na marce zmianę. Podpisało ją 27 tysięcy osób. Marka zareagowała, zmieniła hasło a Body for Everybody. Niewiele to dało, ale pokazało, że w gruncie rzeczy również tego typu marki bardzo silne muszą liczyć się z odbiorcami swoich kampanii reklamowych. Tu inne przykłady odmienności paradoksalnej. Znowu ten fenomen, tak jak w przypadku reklamy marki DAF, przyciągnął uwagę. Jaka jest efektywność tej strategii? Warto byłoby też o tym powiedzieć. Przede wszystkim wynika ona z rzadkości wykorzystywania, taki efekt wyróżnienia, co sprawia, że ta efektywność jest wysoka. Szybko też temat podchwytywany jest przez mass media i dzięki temu generowane jest darmowe publicity. Tu można podać liczby, tak jak w przypadku marki Dressmann, gdzie wzrost nastąpił o 30% rok do roku, jeżeli chodzi o zyski przedsiębiorstwa, to w przypadku marki DAF, która w 2004 roku sprzedawała swoje produkty za 2,5 miliarda dolarów, w 2014 roku po konsekwentnie realizowanej przez wiele lat strategii za 4 miliardy. Warto jednak też powiedzieć, że zbyt często używana może ona tracić moc oddziaływania, może ulec oswojeniu i może stać się nową, równoległą konwencją, co wydaje mi się, nie można w niektórych krajach już wręcz dostrzec. Na koniec jeszcze dwie rzeczy.
Do pojawienia się w reklamie efektu związanego z odmiennością paradoksalną nie są potrzebne osoby, nie są potrzebne żywe postacie. Wystarczą, jak się okazuje, manekiny. Szwedzka sieć Ahlens wystawiła w swoich oknach wystawowych manekiny, które odbiegają od tych manekinów, z którymi najczęściej się spotykamy. W tym przypadku były to manekiny o rozmiarze 36 i 42. W 2013 roku na profilu FB Women's Right News pojawiła się taka informacja: manekiny w Szwecji wyglądają jak prawdziwe kobiety. W Stanach powinno się w takie zainwestować. Okazuje się, że nawet na tym poziomie pojawienie się właśnie takich wzorców odbiegających od tego, do czego przyzwyczailiśmy się w przypadku reklamy czy manekinów, które najczęściej są bardzo szczupłe, na których te rzeczy, które są sprzedawane w sklepie, wyglądają świetnie, potem niekoniecznie tak świetnie wyglądają na klientach, wywołało pewien medialny szum. Inny przykład, Arvida Bystrom. Młoda kobieta, której jedyną cechą odróżniającą od innych młodych kobiet jest to, że nie goli nóg. Wystąpiła ona w reklamie marki Adidas Ikony Jutra. I co się okazało? Że ta cecha, która jest w gruncie rzeczy cechą naturalną dla naszego ciała, włosy rosną na naszym ciele. Nie, oczywiście kulturowo jesteśmy obecnie wręcz zobligowani do tego, aby te włosy usuwać, spowodowało nie tylko szum medialny, ale spowodowało też bardzo wyraźną niechęć w stosunku do występującej modelki. Napisała ona następujące opis tego wszystkiego. Moje zdjęcie w kampanii Adidas Original wzbudziło wiele nieprzyjemnych komentarzy. Jestem uprzywilejowaną białą osobą z jedną niekonformistyczną cechą, czyli włosami na nogach. Ludzie dosłownie grożą mi gwałtem w prywatnych wiadomościach. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak to jest próbować poruszać się w świecie, kiedy nie ma się tych wszystkich przywilejów. Zatem widać, że tutaj nie tak odmiennością stało się to, co tak naprawdę wszyscy ze sobą dzielimy, aczkolwiek oczywiście skrzętnie sobie z tym radzimy, zarówno obecnie kobiety, jak i często mężczyźni. I na koniec pytanie do Państwa. Jeden slajd. Czy to jest odmienność, czy odmienność paradoksalna? Widzimy tutaj zdjęcie Dani Miller, a dokładniej jej ust i zębów, która pojawiła się w reklamie marki Gucci. Ten post na oficjalnym Instagramie marki osiągnął ponad 725 tysięcy polubień, a komentarzy ponad 20 tysięcy. I to jest stan sprzed w zasadzie prawie 3 lat. Hasło towarzyszące tej kampanii: dla zuchwałych, wyróżniających się i pięknych. Jak już tutaj wskazałem, bardzo dużo polubień, bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Dwa pozwoliłem sobie przytoczyć. Każda z nas ma jakieś defekty i nie ma co ukrywać, że nie. To jest śmiałe, to jest piękne. I właśnie pytanie, czy to jest odmienność, czy odmienność paradoksalna, czyli coś, z czym spotykamy się na co dzień, ale jednak w świecie reklamy wciąż budzi, budzi pewien szok. Dziękuję za uwagę.